No witam. Dzisiaj tak troszeczkę z innej beczki, bo walniemy sobie taki, można to nazwać w sumie poradnikiem. Mianowicie jak zdobywać nagrody w tym nowym systemie karnet bojowy. To jest w sumie łatwa rzecz. Tutaj już mam czwarty stopień. Ogólnie mamy tak, podzielone na punkty i na stopnie. Punkty zdobywamy w zamian za wbicie levela jest to 1. Co piąty level dostajemy 5. Za misję dostajemy po 5. To są chyba na razie, z tego co mi wiadomo, jedyne możliwości zdobywania punktów. I trzeba nam 10 punktów na wbicie całego stopnia. Jeżeli zdobędziemy właśnie 10 punktów, wbijamy stopień, otrzymujemy nagrody. Jeżeli nie wykupimy sobie tego karnetu drugiego, to mamy niestety nagrody tylko z szarej półki darmowe. Są tutaj, jest 100 fałdolców, jakiś taniec. Ten taniec jest świetny. No, ten taniec jest super, trzeba wbić 20 stopień. No tak to co, mamy emotki. No i na końcu na 35, chyba na końcu, zaraz sprawdzę, mamy lotnię. Lotnię tą co do zestawu z tym skinem, co teraz właśnie mam. No tak, do 35 możemy zdobywać na darmowym trybie. Jeżeli zapłacimy w tym momencie. A, już nie mogę zobaczyć. Dobra. W tym momencie jest promocja 950 fałdolców to kosztuje, czyli musimy doładować za 40 zł. No ale tutaj już na czwartym dostajemy 100 fałdolców, więc tutaj już wbiłem. Za pierwszy stopień dostajemy właśnie tego skina. Wbiłem to dlatego, że właśnie mnie trochę ten skin zmotywował, bo no nie mam żadnego skina do tego, więc postanowiłem to zrobić. Na siódmym mamy już zbierak, no świetny. Nawet bardzo mi się podoba ten zbierak. Zbierak też by się przydał, emotki, lotnia była po drodze. Disco jakaś, wal na parkiet. Potem mamy królewskiego rycerza, babeczkę, bardzo fajny skin. Tutaj emotki, oczywiście tańce różne. Kolejny zbierak mamy na 35. Co dalej mamy? Lotnie. Ta jest lotnia zajebista, naprawdę. Najnowszy model lotni bojowej. No, świetna jest ta lotnia. Lotnie i to, co mi się podoba. Ten skin mi się bardzo podoba. Disco specjalistka. Świetna babeczka, świetny skin. Ten zbierak świetny jest też. Naprawdę super tu dodali nagrody. No i to, czarny rycerz na samym końcu na 70 stopniu. Oczywiście na te stopnie mamy 67 dni do wbicia ich. Ale tego czarnego rycerza muszę zgarnąć, dlatego będę tryhardował. No tu mamy te emotki i tak dalej. Emotki są zamiast tańca, można je ustawić w szafce. Można też zdobyć parasolkę ze śnieżkami, taki. No po prostu wygląd, zmieniony design troszeczkę. Niestety nie wiem jak to zrobić. Graliśmy w czwórkę sobie skład i po jednej grze nasz kolega dostał trójka, nasza reszta nie dostała w ogóle. Nie wiem co trzeba zrobić, nie wiem, no coś po prostu trzeba chyba w grze zrobić, żeby to dostać. Co mamy dalej? Tu mamy te karnety i tak dalej. Naprawdę, o, dochodzą nam jedne. Dochodzą nam kolejne misje w zamian za to, że kupimy ten karnet bojowy za te 950. Tu mamy oczywiście wyzwania dnia i tak dalej. Te misje fajnie, bo one chyba z tego co widziałem, zrobiłem jedną misję i od razu pojawiła się druga, więc możliwe, że to jest tak, że cały czas są te misje. Po prostu trzeba je wypełniać i zdobywać punkty. Świetna opcja. Premię do punktów doświadczenia mamy, 11 poziom już. No i co, to chyba tyle. Tak się zdobywa nagrody właśnie w tym trybie. Mam już emotkę w sumie. Fałdolce. No to takie średnie. Sayonara. No dobra. Tyle. Wrzucam. Poproszę łapeczkę w górę. Poproszę o subskrypcję. I najważniejsze dla mnie w tym momencie to jest komentarz, co poprawić. Bo wiem, że żeby dobrze nagrywać, to naprawdę trzeba dużo poprawić u mnie na kanale. Dobra. Ja się żegnam. I życzcie mi powodzenia, żebym tego rycerza zdobył, bo jest naprawdę świetny. Nikczemny prześladowca płaczącej puszczy. Masakra. Dobra, do zobaczenia. Dzięki, pozdro.